Co jeszcze powiedzieć, że one dosyć długie są te szczytówki, wiesz? Wędziska Distance Master, jak sama nazwa wskazuje, są to wędziska stworzone do zarzucania zestawu na duże odległości, zarówno podczas łowienia na feeder klasyczny, jak i na method feeder. W serii są trzy wędziska o długości 3,80 o wyrzucie 80 g, 4-metrowy kij o wyrzucie do 100 g oraz kij o długości 4,20 o wyrzucie 120 g. Wędki Distance Master mają świetny blank, wykonane w technologii Carbon Active. Ich akcja dla mnie jest świetna do łowienia na dystansie, bo ta akcja łączy tak jakby dwie trochę sprzeczne funkcje. Po pierwsze, wędki są na tyle sztywne, że można nimi bardzo mocno zarzucać i bardzo mocno można je naładować podczas zarzutu i one pięknie oddają tą energię, ale mają też na tyle fajne ugięcie, że holując rybę, no nie mamy wrażenia, że holuje się taką sztywnym kołkiem, tylko mają bardzo ładną, progresywną akcję, więc też te wędki się wyginają i my, wędkarze, mamy później radość z holowania ryby. Kolejnym elementem wyposażenia tego wędziska są przelotki. Pierwsze dwie przelotki są dwustopkowe, o dosyć dużej średnicy, kolejne przelotki są jednostopkowe, ale te przelotki mają taki kształt, który zapobiega zaplątaniu się żyłce podczas zarzucania. Żeby oddawać tymi wędziskami jak najdłuższe rzuty, no należy dobrać odpowiednią masę koszyczka bądź podajnika do danego modelu. Na przykład modelem 4-metrowym wygodniej się rzuca podajnikiem o masie 45 g, natomiast wędziskiem o wyrzucie 120 g, no wolę podajniki 60-gramowe, nimi łatwiej jest załadować kij i one dalej latają. Niezmiernie ważnym elementem w wędkach dystansowych jest długi dolnik, który znacznie ułatwia zarzucanie na bardzo duże odległości. Dzięki temu jesteśmy w stanie jeszcze tą lewą ręką po prostu dociągnąć podczas zarzucania i posłać koszyk bardzo, bardzo daleko. Każde wędzisko z serii ma w zestawie trzy węglowe szczytówki o średnicę 3,5 mm. Te szczytówki oczywiście są wymienne i pasują od jednego modelu do drugiego. Jeśli łowię na klasyka, najczęściej używam tych najcieńszych, dwuuncjowych szczytówek. No oczywiście, jeśli próbuję łowić na dużym dystansie, no to wtedy sięgam po mocniejsze szczytówki. Na karpie wykorzystuję czterouncjowe szczytówki, bo nimi po prostu można dalej zarzucić. Szczytówki są dosyć długie, mają długość 70 cm. Dolnik jest zrobiony z pianki oraz z korka. Górna część pianki jest ścięta, co bardzo ułatwia holowanie ryb, bo możemy tą wędkę wygodnie oprzeć na łokciu. Dolna część blanku jest sztywniejsza, to ułatwia zarzucanie zestawu, natomiast górna część blanku no, ma to bardzo płynne, fajne ugięcie, które nie przeszkadza podczas zarzucania, a daje dużo radości wędkarzom podczas holu ryby. Uchwyt kołowrotka jest solidny i bardzo pewnie trzyma stopkę kołowrotka. Wędziska Distance Master, oprócz tego, że są świetne do łowienia na dużej odległości, można też wykorzystać do łowienia w rzece. Kij 4-metrowy ma wyrzut do 100 g, więc takimi koszyczkami, powiedzmy 80-gramowymi, w rzece też można łowić. Kijem 4,20, nawet 100-gramowymi koszyczkami można wędkować w rzece. Wędki zostały przeze mnie przetestowane w boju. Świetnie zarzucają zestaw na dużą odległość, przyjemnie się tymi wędkami holuje ryby, zarówno leszcze, jak i karpie, dlatego z czystym sumieniem Wam je polecam. Możesz dać przebitkę, Michał, to teraz wtrącę. Widzisz, że tu jest takie, tak, że nie ma jak... Tak, tak.